Dzieciaki! Chcecie wystąpić w programie? Chyżo i Bzdy. Dzięki. O! Przynajmniej szczerze są. Powiemy tak. Hubert dalej pracuje. Tam, gdzie pracuje, i dalej pracuje tam, gdzie pracuje. Ja natomiast nadal nie pracuję. Na tym polega odpowiedzialność. Kto także... najlepiej wyszedł po 13 latach? Nic się nie zmieniło. Zapraszamy do oglądania. Mogę cię zadać pytanie? Cześć. Czy wiesz, kim my jesteśmy? Nie. Oglądałaś kiedyś może, czy nie na YouTube? Nie. Okej, dzięki bardzo. Dobry, kojarzą nas państwo? Mamy takie pytanie, czy kojarzą nas państwo? No tak. A skąd nas państwo kojarzą? No akurat ciebie to z tego zespołu. Nie o to chodzi, ale nas dwóch, bezpośrednio nas dwóch. Was dwóch bezpośrednio to nie. Aha. 13 lat temu był taki kiedyś projekt Chyżo i Bzdy. Teraz po 13 latach wracamy i będziemy umieszczać regularnie. Materiały. Zapraszamy do oglądania o tym, co boli Rawiczan, jak jest w Rawiczu. Coś... O, boli was coś w Rawiczu? Czy nas boli? No. No chyba te markety i ronda, wiesz, nas bolą bardzo. Aha. I nie ma za bardzo co robić weekendami, nie? Coś takiego, nie? Tak. Skrót HD. Tak! To później. To takie krótsze włosy chyba. To tak jest. No, teraz to oboje się spotkały i kręcą na nowo, także polecam. Do zobaczenia. Ptaszki tam są, one zawsze będą, this never gets old, po 13 latach jaskółka zawsze wraca w to samo miejsce. Kącik wspomnień. Pokaż nasiki. O! I w związku z tym, że no jest to praktycznie w centrum miasta, jak tak może być? Ja bym, nie wiem, tutaj zrobił taką niewidzialną metalową blachę i podpiął to pod 220, nie? Minęło trochę lat, tak. Wróciliśmy, no. Ładniej pachnie, to trzeba oddać. Taki bardziej vibe jest, taki bardzo aromatyczny. Tak. Nie ma już moczu i stęchlizny. Nie ma. Trochę tak. To brudne, ale wiadomo, bo to się brudzi. Od roweru się wytarło. Albo ktoś leżał tutaj, nie wiadomo, no, sytuacja dynamiczna. Każdy sika albo tu, zależy jak ci albo się po środku. A może nawet na środku. Najważniejsza rzecz, zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. W każdym razie, Hubert, wiesz co? W parku jest posprzątane. Kącik wspomnień. Najpierw muszę załączyć sensory. Aha, sensory. Ty, ale nie unosi się ten zapach. Obchód tygodnia, miesiąca, teraz sprawdzamy, czy po 13 latach w Domu Kultury się zmieniło nasz zakątek, gdzie był osrany, osikany i w ogóle. No co, no bo to słowa jest, nie? Co powiedziałem? Że po 13 latach posprzątali, ale jest, pampersy kulturka. Są. Nie, no dobra, ale to pampersy tylko. I to widać, że to jest ładnie ogarnięte. I te pampersy mogą być. Beczki, nie? Na martwy płód i w ogóle, nie? Jo. Emotional damage! Pewnie to już będzie po weekendzie, gdzie ja jako specjalny wysłannik Chyżo i Bzdy, czyli Żulbert albo Bzdy, pojedzie na Bangaranga! Jestem specjalny wysłannik Bzdy, bo Bzdy za nie mógł, a sążny kamerzysta pewnie bawi się z dzieckiem. Dzisiaj będzie Vader, Pull the Wire, zimna wojna, w ogóle będzie masakra po prostu. I pokażemy wam, jak to można spędzić fajnie czas i w ogóle, co można robić w weekend oprócz Rawicza. Znacie Chyżo i Bzdy z Rawicza? Ja już wiem, że nie. Nie! Totalnie nie znam. Nie! To zapraszamy. Ale to jest mój kolega, co poznałam go tu wczoraj. Norbert, ja go wczoraj nie poznałam. Tak, poznałem chłopaków z Rawicza, pozdrawiam.
A tu koleżanka, co sądzi o festiwalu i czy zna program Hyżu i Wżdy? Kojarzę, kojarzę. I zastanawiałam się, kim jest ten przystojny, tylko głosy pan. Jak wam się podoba czwarta edycja Bangarang? Tak, każda poprzednia, bardzo dobrze. Wyśmienicie jest, bardzo mi się podoba. Na jaki zespół najbardziej czekasz? Wszystkie zespoły są wspaniałe, po prostu. Zajebiście! Cały czas musi być to trwać. A na jaki zespół najbardziej czekacie? Ja czekałam wczoraj najbardziej na Debil. A tu kolega? Debil też jest fajny zespół, ale ogólnie wszystkie kapele są zajebiste. Super, bardzo mi się podoba. Nic nie żałuję. A co ci się najbardziej podoba? Najbardziej mi się podobają koncerty, bo to jest najlepsze. A na który dzisiaj czekasz najbardziej? Wejder, wiadomo. Fantastyczne miejsce, bardzo się podoba. Nowe kapele, które nie istnieją, nie istniały do tej pory, nikt nie słyszał, mogą zabłysnąć, pokazać swoją muzykę, wyjść naprzeciw, zaprezentować się i pokazać, co jest w twojej okazałości. To mi się podoba. Super. Jedna z lepszych. Znaczy dla mnie był lepszy zeszły rok, bo był Zenek, ale ja kocham Zenka, to jest co innego, nie? Ja też kocham Zenka, ale kocham Pool The Wire też, bo to zajebiście. Jest z nami człowiek z telewizorni, ten człowiek, który robi wywiady ze wszystkimi muzykami metalowymi, rockowymi, jakimi się tylko da. Mam pytanie, co sądzisz o czwartej edycji Bangarangu? Jestem tu pierwszy raz, ale uważam, że ta impreza jest na tyle potrzebna, że takie niezależne inicjatywy powinny istnieć jak najdłużej, niech tych edycji będzie jak najwięcej, niech to będzie 10, 20, ale może 100 edycja tego życzę temu festiwalowi. Dla mnie jako osobistej jednostki to dla mnie to jest taki mini Woodstock. No jak tak. Pamiętam Żary i te pierwsze Woodstocki, to jest taka wolność, gdzie są kapele różnego pokroju i czujesz po prostu wolność. Jędrzej, słuchaj, chodź tutaj nam zaraz powiedz. Bo myśmy się nie widzieli, nie? Długo. Jak leci tak w ogóle? Jak wszystko zdrówko. Dobrze, w Rawiciu się dobrze dzieje, dobrze rynek zrobiony. Nawet pytania jej musiałem zadawać. Tak jest, dokładnie, mów. Czy dokładnie. Z tego gościa, z internetu, z Rawicza. Roman Sajtko to jest dobry człowiek z zasadami, który... Dobra, nie mów nic więcej. A tak dalej, odnośnie Rawicza. Rawicz jest dobrze zorganizowany, ale po prostu... Jest dobry Rawicz. Tak? Nie ma co dalej wchodzić w szczegóły. Nie. Zadawaliście miliony pytań, który z nas to jest Hubert? Kurwa, walcz! To jest Wżdy, tak ja jest. Jestem Hyżo, a tam idzie sążny kamerzysta. O, tam jest, tam, nakręć go, tam. Bo się Wżdy mam. Jak widać. Ja pójdę do piekła, kurwa, na bank pójdę, kurwa, do piekła. Nie. Cześć Łukasz! Cześć Łukasz! No halo, hejże! Kojarzysz nas? Cześć, kojarzysz nas? My się znamy? Cześć Romek! Cześć Łukasz! A widzisz, od razu wiadomo kto to jest! No, co powiesz, słuchaj? Jak tam po 13 latach w Rawiczu coś się zmieniło? Nie! Podejrzewam, że 13 lat temu... Ten nas będzie kojarzył! Ten nas będzie kojarzył! 13 lat temu to... Dzień dobry! Jeszcze... Witam! Ja mam dobry. Takie pytanie, czy nas kojarzysz? Oczywiście. Dobrze, ale nie chodzi mi o pracę, nie chodzi mi o tego pana, który ma karierę i w ogóle, nie? Skąd nas kojarzysz? Z Rawicza. Dobrze! Czy kojarzysz nas skądś? Z Rawicza. Yeah. Rawicza. To jest już połowa sukcesu. A tak jeszcze coś ogólnie, lokalnie, poza tym internet, jakieś dziwne fazy? Bańka Ostanka? Tak, też jeszcze ewentualnie. Ale tak nas dwóch, jakby wziąć pod uwagę całokształt, tego typa i mnie razem, parami. Oprócz tego, że no homo. Pozytywnie jewnięci? Też, ale coś ten deseń. A już w ten weekend będziemy z Hubertem na Rawikonie, myślę w niedzielę na pewno. Także do zobaczenia. Wieszak nie wiadomo czy się znajdzie, bo on będzie miał też tam jednego gościa. To już teraz przenosimy się na Rawikon.
Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich Państwa na tej pogańskiej imprezie, która jest organizowana przez istoty niesprecyzowane i niezdecydowane płciowo. To nie to. To jest Rewiko. Pierwsza edycja w Rewiko. To nie konklawe. A, to nie ta impreza. To chodź tutaj. Chcieliśmy Państwa zaprosić serdecznie na jedną z bardziej kulturalnych imprez w Rawiczu. Jest Rawiczan. Co tak sądzisz jest. O Rawikonie? Zauważyli mnie. A tak się nie ruszałem. Co sądzisz o pierwszej edycji Rewikonu? Udana, nieudana? Uważam, że zdecydowanie udana. Tak, ja też. Jestem zaskoczony pod wieloma względami. Jakimi? Nie spodziewałem się, że to będzie wyglądało tak dobrze. Za co jesteście przebrane? Bo ja się na tym nie znam kompletnie. Właśnie, gdybyś się... Niestety dzisiaj za siebie, ale wczoraj byłam triki z gry Subway Surfers. Przepraszam bardzo, drogi z kosmosu. Tak jest. Hubert spotkał idola. Mamy tu człowieka, drogi z kosmosu, który robi rewelacyjne recenzje filmów, książek, wszystkiego. Polecamy tego pana. Wszystkiego. Dziękuję. Piwa też, wszystkiego. Czyli piwo z Rawikona smakuje. Tak jest, bardzo dobra, mogę pokazać. Olej, dobrze, poprosimy ładnie screena. A poznałem po głosie. Poznałem, gdy się ogląda i poznałem po głosie. Coście zrobili, że tak ładnie się udało? No, ostro pracowaliśmy nad tym. Jest zawarta odpowiedź, że było? Dużo pracy. Dużo pracy. Tak. Się udało. Każdy był odpowiedzialny za jakąś swoją działkę. Jedni się zajmowali wystawcami, drudzy tutaj osobami, które prelekcje prowadzą. No jakoś staraliśmy się to wszystko ogarnąć. Dużo też jest sal, więc udało się te gry gdzieś tam umiejscowić. Tak, tak. Najważniejsze było ogarnąć ludzi, żeby każdy zajął się tym, co ma. Chcieliśmy się zapytać, jak to się stało, że tak ładnie się udało? Nie wiem, jak się stało. Mamy po prostu świetnych ludzi. To są pasjonaci fantastyki, więc od nich się zaczęło tak naprawdę. No i chcieli z nami zrobić wspólny event. No i zobaczcie, są ludzie. Myślę, że są zadowoleni. Tak. Nie no, jest świetnie, jest cudownie. Hubert, zobacz ile zabawek! O, dzień dobry. Zobacz, jak się kręci. Jaki czar. Mamy dużo zabaw, których ja nie rozumiem, bo za moich czasów były klocki Lego i klocki Lego. Nasze inspiracje od dawna. My też wychowaliśmy się na tych materiałach, więc wydaje mi się... Macie jakieś tematy? Coś was boli, to dopiszcie. No, zrobię. Na OnlyFansie.